Chrystus Władcą, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus Władcą nam. Chrystus Władcą, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus Władcą nam. Chrystus Władcą, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus Władcą nam. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha głosu mego. Drodzy siostry i bracia, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego oddajemy cześć Chrystusowi jako Królowi Wszechświata. Za to, że nie zawsze kryterium naszego życia stanowi prawda, którą On przyniósł, i nie zawsze odpowiadamy na Jego miłość, przeprośmy Boga, abyśmy mogli godnie sprawować najświętszą ofiarę. Zmiłuj się nad nami, Panie. Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. I daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja, Panie Boże Królu. Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem,
tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi Wszechświata. Spraw, aby całe stworzenie wyswobodzone z niewoli grzechu Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Daniela. Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: pójdziemy do domu Pana. Już stoją nasze stopy w Twoich bramach, Jeruzalem. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Do Niego wstępują pokolenia Pańskie, aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. Tam ustawiono trony sędziowskie, trony domu Dawida. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Jezus Chrystus jest świadkiem wiernym, pierworodnym umarłych i władcą królów ziemi. Tym, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu swojemu. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili.
i będą go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak. Amen. Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Błogosławiony, który przebywa w imię Pańskie. Błogosławione Jego Królestwo, które nadchodzi. Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Piłat powiedział do Jezusa: czy Ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli Ci o mnie? Piłat odparł: czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie, coś uczynił. Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego: a więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Czy Ty jesteś królem? Tak, jestem królem. Ale królestwo moje nie jest z tego świata. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Cóż to jest prawda? Kochani siostry i bracia, przed chwilą usłyszeliśmy rozmowę prokuratora Poncjusza Piłata z oskarżonym Jezusem. Cóż to jest prawda? Starożytne religie i ówcześni filozofowie nie zgłębiali prawdy ani o swoich bogach, ani o człowieku. Ateński Sokrates, żyjący w V wieku przed Chrystusem, pojmował prawdę jako prostotę życia, z której płynie radość. Jego uczeń Arystoteles definiował prawdę jako zgodność teorii z rzeczywistością. Nie zgłębiali prawdy, bo światem ówczesnym według ich mniemania rządzili bogowie,
jedni na greckim Olimpie, inni w rzymskim Panteonie. Człowiek był poddany ich kaprysom i poddany był również satrapom, którzy rządzili na ziemi. Dla Rzymian, których przedstawicielem był Poncjusz Piłat, prawdą było Jus Romanum, rzymskie prawo, które formowało się na przestrzeni ponad 1000 lat. Ale bynajmniej nie było to prawo sprawiedliwe. Patrycjusze, arystokraci stali ponad prawem, a niewolnicy nie mieli żadnych praw. A tych niewolników było najwięcej. Bywało, że w niektórych okresach cesarstwa rzymskiego było to 80% społeczeństwa. Niewolnika mógł pan okaleczyć, sprzedać, a nawet zabić. Był niewolnik właściwie żywym inwentarzem. Poza granicami cesarstwa mieszkali jeszcze barbarzyńcy, którym rzymską prawdę niosły zbrojne legiony. Każdy, kto w cesarstwie czcił bogów, zachowywał rzymskie prawo i słuchał boskiego cesarza, ten żył w prawdzie. Pogańskie królowanie, pogańskie prawo i pogańska prawda. Może, moi drodzy, Piłat, słuchając Jezusa, nie był w stanie pojąć tego, że stojący przed nim w więzie jest naprawdę królem i to, że jego królestwo nie jest z tego świata. Bo Jezus, Boży Syn, przyniósł światu prawdę, Bożą prawdę o Bogu i człowieku, prawdę, jakiej nie znał pogański świat. Najbliżej zrozumienia tej prawdy byli Żydzi, ale nie chcieli przyjąć orędzia Jezusa, którego zapowiadali prorocy. Nie uznali w nim Syna Bożego, odrzucili jego dobrą nowinę, nadto pojmali go i jako pierwsi wytoczyli mu proces, który według prawa mojżeszowego był farsą sprawiedliwego procesu. Znawcy prawa mojżeszowego mówią, że w procesie przed Annaszym, Kajfaszem i Sanhedrynem Żydzi popełnili 7 procesowych kłamstw, skazując Jezusa prawdę na śmierć. Namiestnik rzymski Poncjusz Piłat, przed którym go oskarżali, popełnił zbrodnię sądową. Chociaż stwierdził, ja nie znajduję w nim żadnej winy, wydał Jezusa na najstraszniejszą śmierć, na krzyż. Jako przedstawiciel prawa ówczesnego, cywilizowanego świata nie dopełnił swego obowiązku, też ponosi winę. I oto, moi drodzy, Jezus staje dziś przed nami i po 2000 lat mówi znów to samo. Ja jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Dzisiejszy świat, powiedzmy sobie to dziś szczerze, to w dużej mierze nadal pogański świat. I temu światu Jezus wciąż przynosi prawdę. Przychodzi, aby dać świadectwo prawdy o Bogu. Przypomina światu, że Bóg nie jest wymyśloną ideą. Bóg stworzył świat z miłości. Bóg jest osobą i twórcą tego świata. On powołał go do istnienia, dał mu prawa. Bóg się nim opiekuje i nadal tym światem kieruje i rządzi. Przypomina prawdę o jego zbawczej Jezusowej misji. Podczas ostatniej wieczerzy na uczcie pożegnalnej z apostołami Filip prosił Jezusa: Panie, pokaż nam Ojca.
Jezus wypowiada proste stwierdzenie: Filipie, jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Wierzcie mi, ja jestem drogą i prawdą i życiem. To było niesamowite stwierdzenie. Jak zwykły człowiek mógł być prawdą i życiem? Nie mógł być, chyba że był kimś więcej aniżeli człowiekiem, co zresztą sam o sobie twierdził. Ten Boży Syn umiłował człowieka aż do szaleństwa. Posłany przez Ojca odkupił człowieka przez swoje cierpienie, przez swoją mękę, przez swoją śmierć. A na potwierdzenie tego, że nie był tylko człowiekiem, zmartwychwstał. Święty Paweł przypomina to Rzymianom w liście. Piszę do was, ja, Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, powołany na apostoła, aby głosić dobrą nowinę od Boga o Jego Synu, potomku króla Dawida, Jezusie Chrystusie, naszym Panu. On to dzięki Duchowi Świętemu przez zmartwychwstanie okazał się pełnym mocy Synem Bożym. I wreszcie, moi drodzy, Chrystus przypomina dzisiejszemu światu prawdę o człowieku. To prawda, że Bóg jest sprawiedliwym sędzią. Będzie dla tych, którzy Go odrzucą. Ale póki człowiek żyje, Bóg jest miłosiernym Ojcem, a my jesteśmy Jego ukochanymi dziećmi. Dopóki żyjemy, możemy zwracać się do Niego, mówiąc do Niego: Ojcze nasz. A On jak Ojciec przygarnia nawet największego grzesznika. A celem naszym jest chwała nieba. Kochani siostry i bracia, mimo że Chrystus Jezus jest prawdą, mimo że tak piękną przyniósł nam prawdę, to od 2000 lat są tacy, którzy Mu nie uwierzyli i przez wieki wciąż szukają własnej prawdy o świecie i o człowieku. Żydowski filozof Baruch Spinoza, żyjący w XVII wieku, głosił, że cały świat jest Bogiem. Substancja świata, powiadał, jest doskonała i ma boski charakter. Mówił więc dalej: ponieważ świat jest doskonały, nie może być albo dobry, albo zły, więc w świecie nie ma moralności. Jeżeli nie ma moralności, to nie ma odpowiedzialności za czyny popełniane przez człowieka. Wyrzekła się go nawet żydowska gmina. Umarł w więzieniu na gruźlicę, mając 45 lat. Ostatnio słyszałem na własne uszy wypowiedź polskiego polityka, który kandyduje, a jakże, na prezydenta Polski, który mówił, że on owszem jest człowiekiem wierzącym, ale wierzy w Boga Spinozy. Może na nim oparł swoją wizję świata Friedrich Nietzsche, idol Hitlera i narodowych socjalistów. Ten również stawiał pytanie, czym jest prawda? I odpowiadał: prawda jest ruchomą armią metafor, metonim i antropomorfizmów. Prawda jest iluzją, nie istnieje, jest monetą, która straciła swój wizerunek. Wierząc w taką prawdę, mając 66 lat, zarażony chorobą weneryczną, popełnił samobójstwo.
Kochani moi, pytanie, jakie wieki temu postawił Poncjusz Piłat, odnosi się w pełni również do współczesnych czasów. Czym jest i co to jest prawda? Włoski filozof i powieściopisarz Umberto Eco, zmarły 8 lat temu, twierdził, że ambicja dotarcia do prawdy jest chorą namiętnością i absolutnie powinniśmy ją porzucić. Zobaczmy, moi drodzy, jak historia zatacza swoisty krąg. Dziś poprzez rozwinięte środki przekazu różnorodni politycy, lewacy, blogerzy, youtuberzy, DJ-owie, ideolodzy LGBT, jeszcze Bóg wie jacy dziwacy, głoszą dalej pogańskie poglądy, a czasem zupełnie chore teorie i ogłaszają je jako prawdy o Bogu, o Jezusie, o świecie i o człowieku. Wielu w tym względzie podpiera się nauką, tworząc tak zwany pseudonaukowy pogląd na świat. Tymczasem my wiemy, że nauka to dziedzina, która nieustannie się rozwija, a Boża prawda, którą przyniósł Jezus, jest stała, jest niezmienna, jest wieczna. Przed laty, gdy wielu z nas chodziło do szkoły, nawet średniej, uczono nas, że nauka odkryła, że najmniejszą cząstką materii jest atom, który jest niepodzielny. Dziś każde dziecko wie, że jest inaczej. Przez lata wbijano ludziom do głowy tak zwane naukowe dowody, że poczęte dziecko to embrion i zlepek komórek. Dziś każdy wie, mówi o tym nauka, że to jest człowiek. Według prawa państwowego ma prawo do dziedziczenia majątku po swoich rodzicach, ale według niektórych dalej nie ma prawa do życia. Ostatnio holenderscy lekarze, powołując się na naukowe osiągnięcia podparte sztuczną inteligencją, obliczyli, że chorego człowieka po 50 roku życia najtaniej jest poddać nie leczeniu, ale eutanazji. A kilka stanów w Stanach Zjednoczonych pozwoliło, aby po śmierci można było kompostować ludzkie ciała. Popatrzmy, wartość człowieka zaczęto mierzyć wartością nawozu. Słowo nauka stało się swoistym opium dla ludu. Jeżeli ktoś wypowie nawet najgłupsze zdanie i doda, tak mówi dzisiejsza nauka, to tym samym zamyka drogę do dalszej dyskusji tym, którzy racjonalnie patrzą na świat. Dzisiejsi fanatycy, ludzie racjonalnie myślący i wyznawców Chrystusa zmuszają. Nie mówcie dzisiaj prawdy Bożej, bo my na ten temat mamy swoją naukową prawdę. Nie mówcie, że Chrystus odkupił wszystkich ludzi, a Bóg nas kocha, bo nasza naukowa prawda jest inna. Wam co najwyżej wolno mówić, naszym zdaniem Bóg istnieje. Naszym zdaniem Chrystus odkupił wszystkich ludzi. I nie mówcie, Chrystus zmartwychwstał. Mówcie, naszym zdaniem Chrystus zmartwychwstał. Nie mówcie, że prawda jest jedna, niezmienna i wieczna i od Boga pochodzi, bo my mamy swoją wiarę i swoją naukową prawdę, a co za tym idzie, mamy swoje zasady postępowania, a właściwie to my nie uznajemy w życiu żadnych zasad moralnych. I aby było śmieszniej, w imię tej naukowej tolerancji opluwają ludzi wierzących.
Ale kochani siostry i bracia, my nie popadajmy w kompleksy. Jezus przed sądem Ananasza, Kajfasza i Piłata zachował spokój. On jest prawdą odwieczną. Annasz, Kajfasz i Sanhedryn skazali go na śmierć i pozostali w swoim uporze nawet po zmartwychwstaniu Jezusa. Żołnierze świadków zmartwychwstania przekupili znaczną ilością pieniędzy i zmusili do kłamstwa. Ale 40 lat później nie było już na świecie ani Annasza, ani Kajfasza, ani synów ich, ani Sanhedrynu. Rzymianie pod wodzą Tytusa spalili świątynię, której nigdy już nie odbudowano. Wymordowali mieszkańców Jerozolimy, a resztę uprowadzili w niewolę. Ktoś powie, Jezus ich ukarał. Nie. Sami sobie wybrali taką drogę. Odrzucili Jezusa. Piłat też najpewniej nie doszedł nigdy do poznania prawdy. Eusebiusz, historyk i biskup Cezarei, odnotował w swoich pracach, że Piłat 4 lata po śmierci Jezusa utracił względy cesarza i urząd prokuratora Judei i niedługo potem popełnił samobójstwo. Taka jest droga człowieka, który odrzuci Boga, który odrzuci Chrystusową prawdę, który odrzuci Bożą miłość Jezusa Chrystusa, który z miłości dla nas poświęcił samego siebie jako ofiarę, złożył tę ofiarę na krzyżu. Moi drodzy, dla nas Chrystus wciąż jest i Królem, i prawdą, i życiem. Chryste, Synu Boga żywego, bądź zawsze dla nas odwieczną prawdą i króluj nam, Chryste. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas. Pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego jako znajmia pism i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Obchodząc uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata, skierujmy do Ojca Niebieskiego nasze pokorne prośby.
Módlmy się za Kościół Święty, aby w trosce o zbawienie wszystkich ludzi rozszerzał Królestwo Bożej Prawdy aż po krańce ziemi. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka i wszystkich pasterzy Kościoła, aby głosili Bożą prawdę, a modlitwą i ofiarną pracą budowali Boży pokój w świecie i przyczyniali się do wzrostu Królestwa Bożego. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za tych, którzy zamykają swoje serca na Bożą prawdę, aby odkryli, że przyjęcie Chrystusa jest wejściem do Bożego Królestwa prawdy i życia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za smutnych, samotnych, chorych, poddanych depresji, aby Bóg wysłuchał naszej pokornej modlitwy, a ludzie obdarzyli ich życzliwością i miłością. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych. Polecajmy wypominanych w naszej świątyni i wszystkie dusze w czyściu cierpiące, aby cieszyli się radością w wiekuistym Królestwie Chrystusa. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, abyśmy przyjęli prawdę płynącą z Jezusowej Ewangelii, a zawsze wierni zasadom Królestwa Chrystusowego osiągnęli wieczne Królestwo Nieba. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Sędzio żywych i umarłych, przyjmij nasze prośby, abyśmy mogli Ciebie zawsze wielbić i wysławiać, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata. Błogosławiony jesteś, Boże, dziękczynienie. Panie nasz, króluj nam, Boże nasz, króluj nam, poprzez wieczny czas. Króluj nam, błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej miłości otrzymaliśmy to jest owoce winnego krzewu i pracy. Obie go przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz. Przyjmij nas, Panie, stojący przed Tobą, w duchu pokoju, sercem skruszonym. Nie naszą Twego ranie, o serc naszy, Królu, pokój. Królujesz u nas.
módlcie się, drodzy bracia i siostry, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, składamy Tobie ofiarę pojednania i pokornie Cię błagamy, aby Twój Syn udzielił wszystkim narodom darów jedności i pokoju, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Znosimy Jego Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, Ty namaściłeś olejem wesela jednorodzonego Syna Twojego, naszego Pana Jezusa Chrystusa, na wiekuistego kapłana i króla wszechświata, aby dopełnił tajemnicy odkupienia rodzaju ludzkiego, ofiarując siebie samego na ołtarzu krzyża, jako niepokalaną ofiarę pojednania, i aby poddawszy swej władzy wszystkie stworzenia, przekazał nieskończonemu majestatowi Twojemu wieczne i powszechne królestwo. Królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołają. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia, Panie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Błażejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Naszego Pana Jezusa.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nas posiliłeś chlebem dającym życie wieczne. Spraw, abyśmy z radością byli posłuszni Chrystusowi, Królowi Wszechświata i mogli z Nim żyć bez końca w Królestwie Niebieskim, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Moi drodzy, przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Niech Chrystus będzie zawsze naszą drogą, naszą prawdą i naszym życiem. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, o nasze rycerskie hasło, ono nas zawsze prowadzić będzie i świecić jak słońce jasno. Ono nas zawsze prowadzić będzie i świecić jak słońce jasno. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, do walki z grzechem swej duszy. Wodze nam Jezus, post i ukryty, z nim bój nasz zastęp.